Zapraszamy do wysłuchania podatkowego podsumowania tygodnia przygotowanego przez KPMG w Polsce. Dzień dobry Państwu. Jest 22 lipca 2019 roku. Zapraszamy do wysłuchania skrótu wybranych, najważniejszych wiadomości podatkowych z minionego tygodnia, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce. Usługi zarządzania kategoriami zakupowymi, a artykuł 15e ustawy CIT. W wyroku z dnia 18 lipca 2019 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że usługi wsparcia w zakupach obejmujące zarządzanie kategoriami zakupowymi, kontaktami i relacjami stanowią usługi zarządzania. W efekcie koszty tych usług podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie artykułu 15e ustawy o CIT. W ocenie sądu koszty te nie są również bezpośrednio związane ze świadczeniem usług lub wytworzeniem towaru. Związek przedmiotowych usług ze świadczeniem usług lub wytworzeniem towarów jest jedynie pośredni. Kradzież towarów nie pozbawia prawa do odliczenia. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 lipca 2019 roku w przypadku kradzieży towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży za granicę spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT. Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny, skoro wskutek kradzieży nie ma możliwości odsprzedaży towarów poza terytorium kraju, dochodzi do zmiany kwalifikacji transakcji po stronie spółki. Transakcja realizuje się na terenie Polski. W konsekwencji nie można odmówić prawa do odliczenia, argumentując, iż nabycie skradzionych towarów ma bezpośredni związek ze sprzedażą opodatkowaną poza Polską. Ograniczenie prawa do odliczenia VAT ze względu na kradzież, która jest zdarzeniem mającym charakter losowy, naruszałoby bowiem zasadę neutralności VAT. Koszt usług niematerialnych poniesionych w ramach działalności strefowej. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 16 lipca 2019 roku zwrócił uwagę, iż przy kalkulacji kosztów podlegających wyłączeniu z kosztów podatkowych na podstawie artykułu 15e ustawy o CIT nie uwzględnia się kosztów usług niematerialnych poniesionych w ramach działalności strefowej. Obliczając dochód podlegający opodatkowaniu, zgodnie z artykułem 7 ust. 3 ustawy o CIT, nie uwzględnia się dochodów uzyskiwanych w ramach działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej. Do odpowiedniego stosowania wyżej wymienionego przepisu zobowiązuje artykuł 15e ust. 4 ustawy o CIT. Zmiana stawek podatku PIT. W dniu 16 lipca bieżącego roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wprowadzającej zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie obniżenia stawku podatku PIT z 18% do 17% oraz obniżenia kosztów pracy poprzez co najmniej dwukrotne podniesienie wysokości kosztów uzyskania przychodów pracowników. Po zmianach w praktyce skala podatkowa będzie się składała z 4 stawek, z uwzględnieniem stawki zerowej i tzw. daniny solidarnościowej. Reforma stanowi kolejny krok w kierunku zmniejszenia klina podatkowego, czyli różnicy między tym, co pracownik dostaje na rękę, a kwotą, którą na jego zatrudnienie musi przeznaczyć pracodawca. Ustawa dotycząca zatorów wprowadza też zmiany w podatkach. Przyjęta przez Sejm ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych wprowadzi m.in. kilka zmian dotyczących podatków. Najwięksi podatnicy będą zobowiązani do raportowania swoich praktyk płatniczych, a firmy, które nie dostaną zapłaty na czas, będą mogły korzystać z ulgi na złe długi w podatkach dochodowych PIT i CIT. Kluczową zmianą podatkową, która zostanie wprowadzona z początkiem 2020 roku, będą nowe przepisy mające na celu rozpoznawanie w PIT i CIT skutków tzw. złych długów oraz ulgi na złe długi. Mechanizm ma być zbliżony do tego funkcjonującego w podatku VAT. Wersja tekstowa odcinka oraz powiązane publikacje dostępne na stronie kpmg.com/pl/ppt. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do wysłuchania kolejnego podatkowego podsumowania tygodnia. Wszystkie podcasty z cyklu dostępne są na stronie kpmg.pl.